21 marca wchodzi do historii polskich skoków za sprawą tych dzielnych lotników. Polska zajęła drugie miejsce w konkursie drużynowym, najwyższe miejsce w historii. Panowie, wielkie gratulacje dla Was. Na początek chwila na gorąco komentarza i szansy na wyrażenie radości bez ograniczeń czasowych. Kamil Stoch. Bardzo się cieszę. Coś tego nie widać. nie, super, rewelacja. Łukasz Rutkowski. Ja się niesamowicie cieszę, chociaż po pierwszym skoku dałem im trochę, żeby serce stanęło, bo jak miałem ten upadek, ale cieszę się, że to było za linią i że jest super. Cieszę się bardzo. Stefan Hula. Jestem przeogromnie szczęśliwy, bo skakaliśmy równo i daleko dzisiaj, no i taki fajny prezencik na koniec sezonu. Dzień wiosny. No ja dam mały. Ja myślę przede wszystkim, że tym niedowiarkom, którzy nie wierzyli, że Polacy potrafią latać, to teraz troszkę szczęka opadła i uwierzyli. I myślę, że ten wynik, który zrobiliśmy tutaj, to jest bardzo szczególny, tym bardziej na skoczni Mamuciej. Wygrać drugie miejsce w Pucharze Świata na tak dużej skoczni jest to naprawdę coś rewelacyjnego i no, trudno mi cokolwiek więcej wyrazić. No właśnie, rozpoczął tę walkę Kamil Stoch. Kamilu, 205,5 metra. To był znakomity sygnał do ataku. No dokładnie, jestem bardzo zadowolony z tego skoku. Tutaj w ogóle skakałem od pierwszego skoku bardzo dobrze i cieszę się, że to utrzymuję i mam nadzieję, że jutro po prostu też to utrzymam. No właśnie, Łukaszu, ty tydzień temu po raz pierwszy w życiu skakałeś na mamucie i pewnie koledzy to potwierdzą, tremy to naprawdę nie było widać w twoich skokach. Mamuty polubiły ciebie, a ty mamuty. Tak, dokładnie. No Wickersum było nie za ciekawie, ale się cieszę się bardzo, że Łukasz mnie nie skreślił, tylko po prostu pozwolił mi tutaj jechać i spróbować pranicy. I naprawdę fajne tutaj skoki oddałem i jestem bardzo zadowolony z tego, że sobie poradziłem, bo myślę, że wiele innych osób było, które skreśliły mnie, że jak pojadę tutaj, że sobie nie poradzę, a poradziłem sobie. Wczoraj w planicy było trochę za mało Stefana Huli, ale widziałem, że na kolacji dużo zjadłeś i dziś już nie było żadnych problemów. No niestety wczoraj taki lekki peszek, ale myślę, że dzisiaj to się odwróciło i przyszło szczęście, więc no, podjadłem sobie, było wszystko w porządku z wagą i skok też dobry, także no, jestem naprawdę bardzo szczęśliwy. Adamie, ty bardzo długo czekałeś na ten swój pierwszy, jedyny jak się okazało skok. Wille Larinto sobie z tym nie poradził, on skoczył 111 metrów, ty 207. No było naprawdę bardzo ciężko, tym bardziej, że zrzucano mnie z belki i troszkę mi nogi zdrętwiały, tym bardziej, że na takiej dużej skoczni trochę mocniej trzeba związać buty, żeby te narty wolniej przychodziły. No i przez to, że długo musiałem czekać, troszkę miałem je takie no, zdrętwiałe i było mi ciężko, ale chciałem walczyć do końca, żeby... Słyszałem, ile chłopacy skoczyli i jakie mamy miejsce, więc wiedziałem, że mamy szansę naprawdę stanąć na podium i chciałem dać z siebie wszystko. Dla Łukasza i Stefana już się sezon zakończył niestety. W finale jutrzejszym Was nie zobaczymy, więc na gorąco poproszę Was o krótkie podsumowanie. Jaki był dla Was ten już, dla Was dziś zakończony sezon? No, w moim przypadku bardzo dobra była końcówka ta, jak to widać. Na początku nie szło mi to za bardzo, ale cieszę się, że na zakończenie mamy taki prezent, że wczoraj w indywidualnym się złapałem i dzisiaj drużynowo naprawdę super. Skoczyliśmy wszyscy równe skoki. Stefanie? No podobnie jak Łukasz, początek sezonu taki sobie był, no skakałem źle, później z czasem było coraz lepiej i dalej jest coraz lepiej, a szkoda, że się ten sezon kończy. No właśnie, a ty Kamilu widzę dziś w roli chorążego drużyny występujesz. No jak widać tak. Adamy, opowiada mi to. Adamy, nie jesteś zły, bo to z reguły zaszczyt dla najstarszego zawodnika drużyny. Nie, no jak najbardziej, tym bardziej, że ja z góry przed tym ostatnim zjeżdżałem, także ja już jestem wygodnie przebrany w strój taki bardziej galowy, o właśnie, tak? A chłopacy jeszcze niestety muszą w kombinezonach się męczyć. No ale wydaje mi się, że jesteśmy naprawdę dzisiaj niezmiernie wszyscy zadowoleni. Teraz mamy taki lekki poczęstunek jak zwykle tutaj w planicy, tam przy tych budach. No i przede wszystkim w niezmiernych nastrojach i humorach będziemy tam dzisiaj świętować.